Dziś na początek trochę historii. Następnie w zasadzie pociągniemy temat dalej. Amerykanie ostrzegają przed Chińczykami. A w Holandii nie zaleca się noszenia maseczek. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Dziś, jak zapewne dobrze wiecie, jest rocznica powstania warszawskiego i z tej właśnie okazji chcielibyśmy inaczej zacząć wydanie wiadomości, aby oddać hołd, szacunek ofiarom tamtych wydarzeń. Rozpoczynamy więc nie od wydarzeń z kraju i świata, a od pewnej historii niezwykłego bohaterstwa. Posłuchajmy. Były sanitariuszkami, ukrywały powstańców, leczyły cywilów i żołnierzy, działały w konspiracji, otwierały klauzurę przed nieznajomymi, przygarniały tysiące dzieci, żywiły powstańczą Warszawę. To także dzięki ich odwadze, zorganizowaniu i sprytowi powstańcy wytrwali aż 63 dni. Siostry zakonne z warszawskich zgromadzeń 1 sierpnia 1944 roku znalazły się w centrum dramatycznych wydarzeń i dołączyły do walki o wolność, do walki o Warszawę. W dużym stopniu to była intelektualna elita Warszawy. Były pielęgniarkami, lekarkami, nauczycielkami, tłumaczkami itd. Pracowały z wykluczonymi, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, bezdomnymi, kobietami w różnego rodzaju kryzysach. Należy pamiętać, że w tamtych czasach wykluczenie społeczne dotykało szczególnie kobiet. Przyjeżdżały one do Warszawy za chlebem, a często lądowały na ulicy albo w domach publicznych. Wiele z nich dzięki wsparciu wstawało na nogi i dawało sobie radę w stolicy. Nauczanie po I wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości było bardzo mocno zaniedbane. Nazaretanki, urszulanki, zmartwychwstanki, marelki czy niepokolanki zajmowały się edukacją młodzieży. Można powiedzieć śmiało, że siostry robiły wszystko dla drugiego człowieka. Gotowały, prowadziły kuchnię dla ubogich, ponieważ bieda przed wojną była ogromna. Innymi słowy, wprowadzały jakąś cywilizację do miasta, które było mocno poszarpane zaborami i pierwszą wojną światową. Co się zmieniło wraz z okupacją? W zasadzie niewiele. Siostry robiły to samo co przed wojną, tylko w dużo trudniejszych okolicznościach. Włączały się od początku w walkę o wolność, oczywiście w sposób możliwy dla zakonnic. Jest niesamowita scena, gdy siostry franciszkanki z Lasek we wrześniu 1939 roku idą na Warszawę budować okopy. Idą pieszo, w habitach, z łopatami, by wspomóc stolicę po odezwie prezydenta Starzyńskiego. Coś nieprawdopodobnego. Zmieniły się natomiast warunki ich działania. Trzeba było szmuglować jedzenie, na przykład mięso, i one to robiły. Trzeba było ratować sieroty wojenne i one też to robiły. Trzeba było ratować żydowskie dzieci i Żydów, więc tworzyły siatkę konspiracyjną i ratowały. Ta karta historii nie jest jeszcze do końca odkryta, ale jest fascynująca. Co ciekawe, współpraca pomiędzy zgromadzeniami, gdy trzeba było ukrywać ludzi z getta, była bardzo mocna. Do tej pory wiedzieliśmy o Matyldzie Getter i franciszkankach rodziny Maryi, ale nie tylko one ratowały ludność żydowską. Wszystkie były patriotkami. Bóg, honor i ojczyzna to nie było dla nich czcze hasło. Natomiast jeśli chodzi o postrzeganie idei powstania, to reakcje były różne. Od nastawienia euforycznego przez radość, że w końcu się wyswobodzimy, po sceptyzm co do szans zrywu. Taka jedna niepokolanka, która na początku walk zachowywała się wręcz depresyjnie. Była z wykształcenia historykiem i miała doskonałą świadomość szans i zagrożeń. W momencie, kiedy sowieckie wojska nie przechodziły na drugą stronę Wisły, a powstanie się przedłużało, zdawała sobie sprawę, że dobrze nie będzie. Jednak sceptycyzm wobec szans powstania to jedno, a drugie – chęć pomocy walczącym. Siostry pomagały ze wszystkich sił swoim chłopcom, jak nazywano żołnierzy nawet wtedy, gdy powstanie upadło. Starsze siostry były często córkami, wnuczkami powstańców styczniowych, śląskich. Młodsze należały do pokolenia Kolumbów. To były pokolenia wychowane na walce, na etosie Polaka patrioty. To była też ich walka, bo żyły od 5 lat w traumie prześladowań, łapanek. Jak cała Warszawa, po prostu miały dość.
chciały wolności. Wieloletnia przeorysza wizytek warszawskich, matka Maria Niklewicz w powstaniu była jeszcze młodszą siostrą przed założeniem ślubów wieczystych. Tuż przed powstaniem ukończyła położnictwo i miała 2 lata studiów medycznych, a do tego była zaprzysiężona w AK, czyli była żołnierką. Nawet dyskutowała o tym z Panem Bogiem. Po co mi to było? Jak już chciałeś mnie, Boże, w tym zgromadzeniu, to po co mi ta medycyna? I jeszcze przysięgałam jako żołnierka, że będę walczyć. Wybucha powstanie i mniszce wszystko układa się w ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie przestaje być żołnierką i walczy za murami klasztoru. Leczy, przyjmuje porody, ratuje rannych. Jeśli interesują Was tematy dotyczące polskiej historii, polskiego bohaterstwa, to mamy już kilka takich materiałów specjalnych, naprawdę bardzo istotnych, bardzo ważnych na naszym kanale, które zrealizowaliśmy, między innymi film, który sfinansowaliście, jego angielską wersję i została rozpromowana mega bardzo w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu pod tytułem Za co Polacy powinni płacić Żydom. Tytuł oczywiście jest taką grą słów. Zobaczcie może fragment. Narażając życie, wyprowadzali dzieci także przez piwnice domów stojących po obu stronach muru. A tutaj macie do niego link, jeśli chcecie się z nim zapoznać, tylko ostrzegam, jest bardzo mocny emocjonalnie. A więc może zostawcie sobie go na później, jak już obejrzycie to konkretne wydanie wiadomości. Jeśli chcecie więcej tego typu produkcji, no to piszcie nam po prostu to na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja. Z przyjemnością zrobimy Wam więcej takich materiałów. A tymczasem mam nadzieję, że historia sióstr zakonnych podczas trwania powstania warszawskiego no Wam się jednak spodobała. Oczywiście wiem, że większość z Was przyszła tu dla serwisu informacyjnego, dlatego przechodzimy już do meritum, chociaż nadal niejako pozostaniemy jeszcze w tematyce powstania w stolicy. Świadomość tego, że powstanie warszawskie było i wiedza o nim znacząco wzrosły na Zachodzie w ciągu ostatnich 2 dekad. Zaczyna być ono postrzegane jako zdarzenie istotne dla całej II wojny, a nie tylko dla Polski, mówi pap brytyjski historyk Roger Moorhouse. Moorhouse wskazuje, że wzrost wiedzy na Zachodzie nie dotyczy tylko powstania warszawskiego, lecz całej historii Polski, która przez poprzednie dekady była marginalizowana, a w ostatnich kilkunastu latach staje się coraz bardziej znana. Jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, Moorhouse podkreśla rolę, jaką odegrały w zwiększaniu wiedzy na ten temat anglojęzyczne książki, jak Powstanie 1944 Normana Davisa czy Warszawa 1944, Tragiczne powstanie Aleksandry Ritchie. Oczywiście nadal są osoby, które nie słyszały o powstaniu warszawskim albo mylą je z powstaniem w getcie w 1943, ale z każdą książką, każdym wykładem to się zmienia, mówi historyk. Odnosząc się do tej niewiedzy czy mylenia tych wydarzeń, co w Polsce uznawane jest za przejaw dużej ignorancji, Moorhouse zwraca uwagę, że każdy naród z zasady ma zawężone, koncentrujące się na własnych aspektach spojrzenie na historię, na wszelkie wielkie wydarzenia, w tym w szczególności w czasie II wojny światowej. Zatem tak samo jak nie wszyscy na Zachodzie wiedzą o powstaniu warszawskim, które dla Polaków jest bardzo istotne, zapewne duża część Polaków ma niewielką wiedzę na przykład o ruchu oporu w Grecji, który w greckiej narracji jest bardzo istotny, czy innych wydarzeniach ważnych dla innych krajów. Szkoda, że na wschodzie sytuacja wygląda nieco inaczej. W takiej Rosji, a najlepiej w Kremlu, świadomość historyczna mogłaby ulec małemu przemeblowaniu, bez dwóch zdań. Ale dobra, skupmy się na słowach Moorhouse'a. Myślicie, że rzeczywiście w ostatnich latach polska historia zaczęła być coraz bardziej nośna na Zachodzie? To pytanie oczywiście kieruję do naszej Polonii, bo nam na naszej ziemi raczej trudno o taką perspektywę. Byłbym wdzięczny, gdybyście o tym napisali w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw, jak to w rzeczywistości tam wygląda. A jeśli to prawda, to tylko wypada się cieszyć. Teraz przejdźmy może do tematu trochę z innej beczki. Co prawda zostaniemy przy lokalnych sprawach, ale teraz będzie trochę mniej podnośnie. Chociaż, jak to po niektórzy ostrzegają, sytuacja wcale nie wydaje się być miła i sympatyczna.
Carolyn, the Michigan Department of Labor issuing a very strong warning about those seeds, saying they don't know what exactly is inside, but they don't want anyone opening those packages nor planting them. Tajemnicze przesyłki z nasionami z Chin, które w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się w Stanach Zjednoczonych, dotarły także do Polski. Osoby, które odebrały przesyłkę, przekonują, że niczego takiego nie zamawiały. Amerykański inspektor do spraw zdrowia zwierząt i roślin alarmował, że nasiona nieznanego pochodzenia mogą okazać się inwazyjne w stosunku do obecnie uprawianych gatunków. Przesyłki z chińskimi nasionami dotarły do Polski. Informacja pojawiła się na facebookowej grupie Polish Jungle, polska społeczność miłośników roślin. Opublikowała ją internautka, do której wysłana została tajemnicza paczka z Chin. Kobieta przekonuje, że spodziewała się kolczyków z AliExpress, dlatego nie zdziwiły jej chińskie znaki na kopercie. Zawartość przesyłki okazała się jednak sporym zaskoczeniem. Sprawa wzbudziła zainteresowanie członków grupy Polish Jungle, polska społeczność miłośników roślin. Internautom udało się przetłumaczyć chińskie znaki z przesyłki. Oznaczają one płatki złota. Ostatnio było wiele mowy o takich przesyłkach. Powinno się zawiadomić kogoś o owej przesyłce, ponieważ może to być gatunek rośliny, który może zagrażać innym gatunkom, komentują internauci. W ostatnim czasie o podobnych przesyłkach można było przeczytać w amerykańskiej prasie. Tajemnicze przesyłki dotarły do co najmniej 27 stanów. Amerykański inspektor do spraw zdrowia zwierząt i roślin ostrzegał, że nasiona nieznanego pochodzenia mogą okazać się inwazyjne w stosunku do obecnie uprawianych w USA gatunków. To jednak nie wszystko. Według ekspertów w paczkach z nasionami mogą znajdować się drobnoustroje wywołujące niebezpieczne choroby roślin albo zwierząt. Przed otwieraniem przesyłek ostrzega amerykański Departament Rolnictwa. Obecność nowych, nieznanych roślin może doprowadzić do ekologicznej katastrofy, alarmują naukowcy z Inspektoratu do Spraw Zdrowia Zwierząt i Roślin. Inwazyjny gatunek roślin może nie wydawać się groźny, ale ci mali najeźdźcy mogą zniszczyć rolnictwo Teksasu, uważa Sid Miller, komisarz do spraw rolnictwa w Teksasie. Chiny poprosiły już USA o zwrot nasion, aby mogły przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. No i co, panie Morawiecki, opłacało się tego chujałaja blokować w Polsce? No, teraz mamy za swoje. Chociaż może odbieramy to po prostu źle, a Departament Rolnictwa się myli. Być może Chińczycy chcą sobie teraz PR zmienić, trochę ocieplić wizerunek i wrzucają do paczek różne upominki. A że nasion mają sporo, to używają je w celu... No, zobaczcie. To coś przypomina. Przecież słonecznik. Czy tam jego nasiona... A nieważne. Tu natomiast mamy do czynienia ze zdrowymi wnętrznościami dyni. Elegancko wysuszonymi. No a to przecież sezam jest. Ludzie, no nie dramatyzujcie, przestańcie doszukiwać się wszędzie teorii spiskowych. Przecież ten cały wirus to też jedna wielka bujda. Dobra, trzeba sobie oczywiście czasami pożartować. Razem możemy robić to na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja i ten właśnie news pochodzi od Łukasza. Dzięki bardzo serdeczne, następny również pochodzi z naszej grupy. Wiele razy się tam przewijał, między innymi pisała o tym Karolina, zatem posłuchajcie sami. Keeping a distance while having an intimate dinner. This restaurant came up with a solution of these glass houses. People sharing a household are allowed to dine out together for the... Holenderski rząd poinformował, że nie będzie zalecał obywatelom noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, gdyż uważa, że ich skuteczność nie została udowodniona. Decyzja została ogłoszona przez minister do spraw opieki medycznej, Tamarę Van Ark, po przeglądzie dokonanym przez Krajowy Instytut Zdrowia. Van Ark zapowiedziała na konferencji prasowej, że po gwałtownym wzroście przypadków wirusa, rząd zamiast namawiania do noszenia maseczek, będzie dążył do lepszego przestrzegania zasad dystansu społecznego. Ponieważ z medycznego punktu widzenia nie ma udowodnionej skuteczności noszenia maseczek, rząd zdecydował, że nie będzie w kraju obowiązku noszenia maseczek niemedycznych. Zapowiedziała. Decyzja ta jest wbrew ogólnemu trendowi, gdyż wiele europejskich krajów wprowadziło obowiązkowe maski w sklepach lub na zatłoczonej przestrzeni na zewnątrz. Jaap van Diesel powiedział, że instytut był świadomy badań, które wykazują, że maseczki pomagają spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, ale nie był przekonany, że pomogą one podczas obecnej epidemii koronawirusa w Holandii. W
Holandii maski są obecnie wymagane tylko w transporcie publicznym i na lotniskach. Można? Można. I trudno się z tym w jakimś stopniu jednak nie zgodzić, zwłaszcza gdy nosi się maseczki te jednodniowe jakiś tydzień, góra miesiąc, bez zmiany. Chociaż są też i plusy takiego stanu rzeczy. Zawsze ktoś tam się przecież wzbogaci z góry. No tu wpadnie jakieś 500 zł w komunikacji za brak maseczki, tu jakiś przedsiębiorca za niedopilnowanie nakazu zabuli w tysiącach i karuzela się kręci. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wy podchodzicie do tych nowych rządowych zaleceń, zwłaszcza do nakazu noszenia maseczek. A teraz przechodzimy do stałego punktu menu, czyli drętwego suchara. Gdyby cały szacowany majątek w wysokości 131 miliardów dolarów podzielić między wszystkich Polaków porówno, to co każdy by dostał? Po mordzie za socjalistyczne myślenie! Tego drętwego skara podesłał nam Artur Skrzypczak, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego socjalistę. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skara w wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja. Ja tymczasem będę się już żegnał, mam nadzieję, że dzisiejszy taki nieco historyczny content wam przypadł do gustu i pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz film Za co Polacy powinni płacić Żydom, bo jest to naprawdę mega mocarny materiał. Tymczasem trzymajcie się ciepło, na koniec jeszcze oczywiście muzyka od jednego z was. No i cześć!